bez względu na wiek znają piosenkę Czerwone Maki. Jest ona tak bardzo silnie związana z bohaterskimi walkami o wzgórze Cassino, że kiedykolwiek jest mowa o Monte Cassino, ja przynajmniej osobiście zaczynam automatycznie w myślach nucić tę niezapomnianą melodię. Autorem tekstu jest Felix Refren Konarski, który mieszka obecnie w Chicago, a muzykę napisał Alfred Fredzio Schütz, który mieszka tu w Monachium. Na linii mamy już Chicago. Panie Feliksie, czy pan mnie słyszy? Słyszę. No to fantastycznie. Tu naprzeciwko mnie w Studio 20 siedzi Fredzio Schütz, a tam w Polsce przy odbiornikach siedzą wielbiciele tej piosenki, którąście razem napisali. Jak pan wspomina te dramatyczne momenty sprzed 47 lat? No proszę pana, wspominam bardzo, bardzo, bo ja wiem, zawsze mnie to troszeczkę wzrusza, jak sobie pomyślę o tym. Zresztą mam często okazję mówienia o tym, bo to cóż, to noc pamiętam i Fredzio pewnie też pamięta dobrze. No jasne. Co? Siądź bliżej, Fredzio. Oczywiście, że pamiętam. To są niezapomniane wspomnienia. Wyobrażam was sobie w obydwu w mundurach młodych chłopaków tam w 44 roku. Tak, tak. No my jesteśmy jeszcze teraz młodzi. No ja wiem. No naturalnie. Tak. No panie Feliksie, jak pan to jeszcze wspomina? Ja pamiętam jak tekst mu rzuciłem temu Fredziowi. Pamiętasz, Fredziu? Tak, oczywista. Ty się zabrał od razu do pisania muzyki. No jasne. Potem zaczęliśmy uczyć tych wszystkich naszych kolegów. Tak. I potem żeśmy pojechali tam pod stoki tej góry i od razu śpiewaliśmy z kartek. Tak, tak, tak. Jak prędko powstała ta piosenka? No w ciągu, ja wiem, chyba godzina, dwie. Może naprawdę? Ta, no tak. Ja napisałem muzykę to dosłownie na kolanie. Przecież ciebie jakiś mnie przyniósł ten tekst, to pamiętasz, na mnie zrobiło to tak szalone wrażenie, że ja z miejsca miałem w głowie melodię. Przeczytałem pierwszą zwrotkę, drugą zwrotkę już śpiewałem, a potem siadłem do fortepianu i ty śpiewał razem ze mną. To bez napisania jednej nuty. Pamiętasz? Tak, to szybko było. No to przecież szło w parę minut. No i później w nocy, prawda, to musiałem to zorkiestrować szybko, prawda, i pamiętasz, Gitka Buruckiegośmy zawolali i nauczyliśmy go śpiewać, ale on był bardzo muzykalny, prawda, i to opanował szybko. Czy to Gwidon Borucki śpiewał pierwszą wersję? Tak, on śpiewał pierwszą. Ale jeszcze pamiętam, Fabian rysował ten tekst na papierach dużych. Tak. I myśmy potem z tekstu śpiewali. Cała tablica była. Tak. Panie Feliksie, czy naprawdę na górze Monte Cassino było wtedy taka masa czerwonych maków? Tam zawsze są, w maju pełno wszędzie jest. Mhm. Ja kiedyś spotkałem się z takim, który powiedział, że to jest licencja poetyka, że maków nie ma. No, coś takiego. Ja sam je widziałem, szczególnie właśnie w maju, tak. Ja mam filmy przecież nawet, całe lany tego jest. No jak byłem w 79 roku, to było 35-lecie, no przecież ta cała góra była pokryta makami od góry na dół. Tak? No tak. Pełna maków. Czy wyście... Inaczej by przecież nie powstał pomysł. No właśnie o to chodzi. A ten pomysł... Ten pomysł powstał dosłownie 18 maja, tak? Tak. 18 maja w nocyśmy przecież napisali. A 19 maja graliśmy dla generalicji. To już dużo czasu minęło, a ta wasza piosenka jest w dalszym ciągu, jak to Anglicy nazywają, evergreenem, melodią zawsze zieloną. Tak. To jest chyba największy przebój z okresu wojennego, nie? Oczywiście, że tak. Mnie się też tak wydaje. Proszę pana, ja mam taki monodram, który robię wszędzie. Jak występuję gdzieś, jadę czy coś, to jest na dwie godziny i między innymi tam, bo to jest całe moje życie. W środku jest to miejsce z makami. Tak. Z wpisaniem tych mak. To wie pan, to zawsze mnie to za gardło łapie. Mhm. No. Pomimo lat. Mhm. A czy pan był jak od razu... Jak przypomni. Czy pan, jak usłyszał pan, jak Fredzio panu zanucił melodię tego 18 maja od razu, czy ona panu pasowała do pana słów od razu, czy kłóciliście się? No oczywiście, że
tak. Ach, on już, to przecież ja pamiętam, jakieś te, jakim cię zagrał na fortepianie, ty ze mną razem śpiewał, to coś powiedział, to jest to, Fred, to jest to, co ja chciałem. Pamiętasz? Tak. Aha. To naprawdę wam zazdroszczę. Ty obaj w mundurach, naturalnie jeszcze zakurzeni tam pod... No, to pisaliśmy właściwie już w piżamach, bo to było późno w nocy, o 11 w nocy, prawda? Pamiętasz? To byliśmy w piżamach w ogóle. Zwrotka powstała w drodze. Tak, ja leżałem już w łóżku, jakiś ty przyszedł do mnie, prawda, i mnie ściągnął z łóżka. A gdzie byście pod namiotem nosowali, czy gdzie? Nie, to w Campobasu. Myśmy mieszkali w pokojach. Bardzo. Tak, aha. To był bardzo przyzwoity, duży dom, niedaleko teatru miejskiego. Tak. Pamiętasz? Gdzie odbyła się premiera? Gdzieście po raz pierwszy zaprezentowali piosenkę Czerwony Maki? Pod górą. Aha. Pod górą, 19. Tam było jak 40 żołnierzy, nie więcej wtedy. Tak, i cała generalicja. Aha. Tak. Generałowi się podobała piosenka też? Bardzo. Tak, ale pamiętasz, Feluś, co ja chcę ci przypomnieć, prawda, jak generał do nas przystąpił po tym przedstawieniu, jakieśmy śpiewali te Czerwone Maki, przystąpił do nas, pamiętasz, co on powiedział? Powiedział, dziękuję wam za piosenkę, to ładna piosenka, ale ona jest trudna i ona się nie przyjmie. Pamiętasz? Tak. Bo myśmy byliśmy bardzo zdyscyplinowani żołnierze, oczywiście nie reagowaliśmy, prawda, ale byliśmy mocno zdziwieni. Tak? Ale pamiętasz, to jest fakt. Tak. I ja później, po szeregu tygodniach, poprosiłem o przepustkę do Rzymu, prawda, o przeniesienie mnie do Rzymu, cele wydania Maku, bo ja wiedziałem, że tu jest pieśń, która musi się przyjąć. Ta pieśń dzisiaj doszła, prawda, do takiej wielkości, jak piszą w gazetach o tym, że to jest historyczna pieśń, prawie narodowa pieśń, tak? Okazało się, że pan generał też nie był nieomylny. Ale powiedzcie mi, panie Feliksie, w jakiej randze pan wtedy służył w wojsku? Panie Feliksie. Ja pod Kasinem. Pod Kasinem ja byłem, proszę pana, miałem dwie szarże, byłem kapralem. Tak. I byłem PRO, czyli Public Relation Officer. Aha, a ty, Fredziu? A podporucznika dostałem dopiero we Florencji. Podporucznika, tak? Ja byłem, jeśli idzie o szarżę wojskową, byłem strzelcem. Ale miałem tę zieloną paskę PRO. Dostałem później starszego szczelca. Tak? Aha, za to, że melodia była za trudna. I osiem medali tośmy wszyscy dostali. Tak? No, Feluś. Cała czołówka? Ja mam wrażenie, że wszyscy. Panie Feliksie, niech pan teraz przypomni skład pana czołówki w tym okresie. Jaki był skład pana czołówki? Ja panu dokładnie powiem. No, proszę. Była tak, z kobiet była Bogdańska, tak. Oleńska, Niewiadomska. Tak. Ja mówię o małej czołówce, tej, która na froncie występowała. Fredziu, czy ty byś jeszcze coś chciał powiedzieć, póki pan Feliks jest na linii? Nie, no ja się cieszę przede wszystkim, że ja mogłem rozmawiać z Felusiem, prawda, teraz przez radio, prawda, po tylu latach. I moja jedyna prośba, napisz do mnie. Bo już nie piszę. Dobrze. Tak? Napiszesz? Tak, dobrze. Dobrze, dziękuję. Niezapomniana noc. Wtedy, kiedy się zaczęła ofensywa, nie zapomnę tego. Iśmy wtedy wracali właśnie z przedstawienia w sztabie. Pożegnaliśmy się. Widziałam, że generał jest taki dość strasznie mizerny. Pytałam się, dlaczego pan generał tak wygląda? Czy chory? Nie, on mówi, nie, wiesz, tylko taki mam tyle zmarszczeń, kłopotów, ale to wszystko przejdzie. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, że tego samego wieczoru to się zacznie. Kazali nam włożyć hełmy, pożegnaliśmy się, pojechaliśmy jakieś 20 mil od miejsca, gdzieśmy grali w sztabie i zaczęło się piekło. I wtedy, już wtedy, refren pobrzdunkiwał na gitarze. Czerwone maki na Monte Cassino. I już pisał tekst, bo potem czy widzisz ten rząd białych krzyży, to napisał później. Przedstawienie było prawie zaraz po zdobyciu Monte Cassino. Kochana w dwa dni. W dwa dni potem uprzątnięte były wszystkie te
martwe drzewa, już nie mówię o ludzkich ciałach. To było takie łyse wszystko, tak straszny widok, spalone całe to wzgórze. Pamiętam, myśmy tak stali na takim zboczu z lewej strony. Mieliśmy transparent Czerwone Maki na Monte Cassino. Śpiewaliśmy wtedy po raz pierwszy. A tu, po środku, tu w tej chwili, gdzie jest grób mojego męża, tu on siedział i patrzył